Siemaneczko, z tej strony Kiema, to kolejny odcinek z Loadoutów. I tak, bardzo wam się podoba ta seria, także lecimy dalej. Jeżeli chodzi o zdecydowanie z pierwszego odcinka, jest to Dr. Foxy, także Dr. Foxy, zgłoś się do mnie na Discordzie i odbierz swój klucz. Generalnie dużo osób ciągle nie wie, więc zapraszam was na Discorda, gdyż tam właśnie na kanale LoadTV2 musicie wysłać swoje loadouty z odpowiednim hashtagiem, który powiem na końcu odcinka, abyście mogli wziąć udział w konkursie. Także dobra, lecimy do odcinka. Dr. Lucifer Winchester. Demoman, całkiem spoko Demoman, fajnie zużyłeś tu zarówno barw, które nie są aż tak często używane, jak i generalnie całkiem przyzwoite czapki. Mam wrażenie, że te dwie czapki fajnie całkiem się łączą. Stąd tutaj 8 na 10. Rogal, jest tutaj twój nawet loadoutik, co ciekawe. Fajnie dobrany w miarę czapki, taki troszkę bym powiedział szalony doktor, ale równocześnie ta czapka pomalowana, te w sumie włoski z wąsem pomalowane na biało przypominają mi takiego, tego zioma z KFC. Co ciekawe, ta czapeczka, w sensie ten kubraczek, co masz na sobie nałożony, pomalowany na limonowo czy na zielono, to on farbuje w sumie te fiolki. Nie wiedziałem o tym, ale fajnie się nawet też prezentuje, 8 na 10. Medal Masakrę, jest to zwykły po prostu butisek z boksem na kanapeczki, także tutaj 6 na 10. Montana, tutaj też troszkę bardziej tematycznie, fajnie piracik zrobiony, fajnie, że tutaj jeszcze dodałeś jakby tego, to chyba taunt jest z sterem, 7,5 na 10. I need help, jest tu rycerz w sumie, coś takiego, szkoda, że pałka sukista, nie jakiś miecz, ale w miarę git, 7 na 10. Łowca, nie przesadzaj, proszę cię, z tymi loadoutami, bo dzisiaj dałeś ich 8 znowu. Twoja średnia to 7 na 10, naprawdę. Kartofel, szpieg, alien. Może trochę do tego, że niedawno wyszedł Alien Romulus, z tego co kojarzę. Ale czy to jest zajebisty loadout? Troszkę bardziej by przypominał Halloween, mam wrażenie. 6,5 na 10. Obligator. Okej, ciekawy koncept na medyka takiego. Trochę taki medyk polowy bym powiedział. Jeszcze tutaj z piwkiem chyba. 6,5 na 10. Dr. Foxy. Chyba wziąłeś sobie to do serca, że mówiłem, że lubię te Summer Shades pomalowane na zielono, ale dużo się niczym nie wyróżnia ten loadoutik poza tymi Summer Shadesami, no i kapelutkiem tutaj również na limonowo, tutaj 6,5 na 10. Miles, masz dwa loadouty, dlatego obydwa ocenię osobno, tak jak mówiłem, ale jakby ich suma się liczy jako twoja średnia. Także pierwszy Soldier za dużo niczym się nie wyróżnia, za dużo jakoś ciekawych takich rzeczy nie ma, 6 na 10. Twój Heavy to już w ogóle troszkę taki miszmasz, nie wiem po co tą drugą czapeczkę to wziąłeś mu medal, w sumie 5 na 10, są twoja średnia 5,5 na 10. Bardzo. I to naprawdę zajebisty loadout. Jakby szczerze, bardzo ładnie to wygląda, to są dwie czapki, a kompletnie jakby to nie wygląda jak dwie czapki, to strasznie mega się prezentuje. Żałuję, że nie masz tu jakichś barw, to jest chyba taki jedyny mankament, ale jak na dwie czapki, naprawdę ubrałbym coś takiego. Byłbym w stanie sobie z takim loadoutem z dwoma czapkami po prostu chodzić, tylko bym jeszcze je może pokolorował na jakiś kolor i wow, zajebiste, 8,5 na 10. Pan Niedźwiedź, są tu również dwa loadouty, pierwszy to taki trochę... Nie wiem, może detektyw, szpieg, coś w tym rodzaju, 7,5 na 10. Drugie tutaj jest scout i poza tym, że ma pomalowaną czapeczkę, to dużo jakoś niczym się nie wyróżnia, 7 na 10, stąd twoja średnia 7,25 na 10. Mario Gamingo, 2011 Objector, no za tego Burning Flames, Team Captaina to troszkę podwyższyłem powiedzmy, 7 na 10. Gruby. Sam napisałeś, że nie masz pomysłu i ja też uważam, że nie miałeś pomysłu zrobić takiego soldera, 6,5 na 10. Banan. Mam wrażenie, że tamten loadout poprzedni, co na początku wysłałeś, był lepszy niż ten. Ten w sumie nic takiego konkretnego nie ma. Summer Shades na w sumie biało i taka czepeczka. Okej, 5 na 10. Nivea, są to trzy loadouty, pierwszy to Pyro, bardzo fajny ten Pyro, dobrze się on prezentuje, jak na dwie czapki to naprawdę zarąbiście, 8 na 10. Drugi loadout jest to medyk, trochę taki Freeman powiedzmy, ale jest tutaj 7 na 10. Ostatni loadout twój jest to taki Heavy, trochę taki Drwal, również 7 na 10, są twoja średnia 7,33 na 10. Bogan, ostatni loadout na dziś, wiem, że to jest nawiązanie do pewnej serii animacji, które zresztą oglądałem i bardzo je lubię, stąd tutaj również 7,5 na 10, gdyż nikt w sumie na coś takiego nie wpadł.
Także jeżeli chodzi o zwycięzców i o to, na które z loadoutów możecie głosować, no to jest to na pewno Bard Seal, Dr. Lucifer Winchester oraz Rogal, także głosujcie w ankiecie, który z tych loadoutów wam się najbardziej podoba i wybierzcie swojego zwycięzcę. A jeżeli chodzi o kolejny temat odcinka, to tak jak mówiłem, musicie wejść na Discorda, musicie odebrać sobie rangi, a mianowicie rangę TF2 Player, potem na kanale loadouty TF2 napisać loadout, wysłać go z hashtagiem hashtag Scream Fortress, gdyż za niedługo mamy już oficjalnie Scream Fortress. Za jakiś tydzień mniej więcej wychodzi aktualizacja z nową, mam nadzieję, skrzyneczką. Także czekajcie i zróbcie jakiś loadout halloweenowy.